Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał. Dzisiaj, zanim w ogóle zaczniemy całość prezentacji tych wszystkich komiksów, to jest już taki ostatni, ostatnia prosta, którą możemy Wam, mogę Wam ja pokazać, tak naprawdę. No to tu widzieliście już na pewno blanketsa, który się pojawił. I teraz możecie zobaczyć coś, co jest oczywiście gwoździem programu, długo wyczekiwany i długo wyszukiwany, Batman Długie Halloween, duetu, Leb i sale. No i tutaj oryginalne wydanie Muchy komiks, które posiadam i to, które nam zafundował Egmont. Oczywiście tutaj mówimy o wydaniu DC Deluxe w twardej oprawie też, jak w przypadku tego od Muchy, ale z obwolutą, z grawerem, więc... Jak one się prezentują? Stare to oldschoolowe moje. Tu troszeczkę już jest takie lekko pofalowane. Nie pamiętam dlaczego i z czego to wynika, ale tak ono się nam prezentuje, więc od razu wam pokażę, żebyście mogli zobaczyć. Wtedy kosztowało 149 zł na cena okładkowa, i oczywiście rozkładając to, mamy taki oto właśnie całostronicowy, dwustronicowy tak naprawdę, rysunek Batmana. Także taka. Przyjemna cegiełka. Natomiast jeżeli mówimy o tym drugim wydaniu, tym Batman od Egmontu, no to widzimy obwoluta, i co pierwszy rzuca się od razu w oczy? Jest on troszeczkę grubszy, ale to jest zrozumiałe. Ma więcej dodatków. Cena też jest i przez to większa, ale i tak. Nie uważam ją za jakoś przesadnie wygórowaną, patrząc na wydanie. 179,99 cena okładkowa. No i mówię, grubasek. Fakt, że tutaj też i e, okładka robi swoje, ale cóż, myślę, że to w żaden sposób nie przeszkadza. Ja się pozbędę obwoluty, aby ona mi nie przeszkadzała teraz. Natomiast tutaj z ciekawostek takich jeszcze w przygotowaniu jest Batman Mroczne Zwycięstwo, czyli coś kolejnego, co będę mógł Wam zaprezentować i porównać. No i właśnie, wielkość, bo tu o ile zauważymy, że wystają poza zarys, jak i w jednym, i w drugim no te elementy okładki, to jednak możemy zauważyć, że jest większy, większy, troszeczkę większy i przede wszystkim tu wyższy ten tytuł od Egmontu. A jak jest z zawartością, bo chyba to nas najbardziej interesuje. A no właśnie otwórzmy, przede wszystkim pierwsze strony, prawda, tu już widzimy różnice, choćby nawet na tym i... Złożyłem obietnicę, tu mamy napisane, a tutaj, tutaj mamy tak naprawdę gacusia, długie Halloween i coś na tej zasadzie. Więc jest oczywiście różnica już na samym początku, choćby nawet w tych rozdziałach. Tu mamy jeszcze wprowadzenie jakieś, prawda? Tutaj od razu wchodzimy do rozdziału pierwszego zbrodnia. I tak naprawdę, dopiero moglibyśmy rzec, tutaj mamy tą różnicę mniej widoczną wizualnie, prawda? Choć to też jest zawarte na tej stronie, a tutaj możemy zobaczyć, że to jest tu. Natomiast te kartki, które są tutaj, tutaj w pewnym sensie zostały od Calendarmana dodane. No i te różnice. Różnice, które już widzę są w tekście, minimalnie, ale jednak są, bo tutaj mamy wieżę w Gotham, a tutaj mamy wieżę w Gotham City. Więc już mamy tą różnicę. Co do kolorów, Przyznam się szczerze, że one są jakoś niespecjalnie się różnią. Tu może jest tak jakby minimalnie jaśniej, mam wrażenie, bo, bo to gdzieś tak mi, się, tak mi się wydaje, tak jak na to patrzę, ale to dosłownie minimalna różnica jest w tej jasności, tej palecie barw. Natomiast same właśnie kolory, one wszystkie pozostały wiernie odwzorowane, że tak się wyrażę. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć inny jakiś e, przykład. Tutaj mamy... Wy Wymuszenia, korupcja, morderstwa. No to tutaj będzie to samo, ale gdzieś coś innego. Ale Johnny nigdy nie zeznawał. Zamiast tego ożenił się, a Rzymianin zapłacił za ślub, za wesele. A tutaj mamy. Ale Johnny nigdy nie zeznawał. Zamiast tego ożenił się, a Rzymianin zapłacił za ślub, za wesele. Powiem szczerze, że tutaj. Widzę, że niespecjalnie jakoś są teraz te różnice. Tutaj mam napisane, czy to nie Richard Daniel, a tu jest napisane, czy to nie Richard Daniel. Różnice są w tych dymkach ze względu choćby nawet na to, że tu jest troszeczkę większa powierzchnia, że tak powiem, ale to tak jak mówię, nie jest zauważalna jakaś większa zmiana, jeżeli chodzi o teksty. Za jakiś czas podczas rozmów o. God Ci, nie, przepraszam o pogodzie ludzie będą mówić a tu za jakiś czas rozmawiając aha tu jest, jest jest tutaj mamy tutaj jest za jakiś czas podczas rozmów a tu za jakiś czas rozmawiając o pogodzie ludzie będą mówić czyli no widzimy gdzieś te minimalne jakieś różnice jednak są zauważalne i tutaj to zdecydowanie widać ale w sposób subtelny oczywiście i to jest bardzo fajne kolory, tak jak mówię, cały czas możemy zauważyć, że jest jakaś ta różnica. Chciałbym zobaczyć przy rozdziale kolejnym, który tutaj się kończy bronią. Jest taki rysunek z bronią, a zobaczmy jak tutaj to się prezentuje. Ja na pewno jak znajdę tylko wolną chwilę, będę chciał wrócić sobie do tego ponownie i poczytać jeszcze raz, przeżyć tą niesamowitą przygodę, jaką dostajemy właśnie w tej formie od Egmontu. I tu nie mogę znaleźć, tu jest kolejny rozdział, czyli tu mamy te z kartkami, a nie z bronią elementy. Więc, więc no, no mówię, tak to się wszystko prezentuje. Zobaczmy jeszcze na koniec. To mnie bardzo interesuje. Te dodatki, bo tutaj, kiedy przeczytamy tak naprawdę całość tego komiksu, dochodzimy do końca. Mamy jedynie mm, dosłownie tyle oto stron. Jakiejś dodatkowej treści, prawda? A tutaj, kiedy dojdziemy do końca, zobaczmy, jak to się zaraz nam przewinie wszystko. Idziemy dalej, idziemy. Jeszcze nie ma końcóweczki. To jeszcze chyba nie jest to, prawda? Nie. I tu się dopiero kończy. Widzę. Tak, tu się kończy. I to już zauważyć możemy, że jest w kolorze. Tam było w czerni i bieli. Mamy też i wywiad. Dodatkowo mamy wywiad, i to całkiem obszerny, powiem Wam szczerze, jak możemy e, zobaczyć. Długie Halloween, propozycja maxi serii w ramach cyklu Batman Legend of the Dark Knight. Mamy też tutaj, e, proszę bardzo, jakby to wyglądało. A dalej, zobaczcie, ile jeszcze tutaj dodatków jest. No, dla mnie jest to świetna sprawa, bo jako fan Batmana naprawdę cieszył się niesamowicie. To w ogóle te figurki. Sam posiadam tą figurkę i naprawdę jest świetna. Natomiast tu jeszcze właśnie mamy długie Halloween wydanie specjalne i to jest ciekawe i zobaczcie, tego jest całkiem sporo, więc jest jeszcze dodatkowego czytania na sam koniec. Ale nie ma chyba tych przykładowych takich kartek, o ile jeśli gdzieś ich nie pominąłem, które były zawarte tutaj. Więc sami widzicie, no długie Halloween naprawdę świetne wydanie. Bez dwóch zdań. Myślę, że warto po nie sięgnąć. Ja już myślę, że nie jedna osoba sobie zamówiła przedpremierowo, jak tylko się w końcu pojawiło. Nie trzeba szukać w jakichś absurdalnych cenach tego rzecz wydania, ale ja jednak sobie myślę, że je zostawię jako fan Gacka w tym wypadku akurat. Nie wszystkie wydania mam powielone, niektórych historii, niektórych tomów, ale w przypadku akurat tego myślę, że będę chciał sobie pozostawić. Także... Tak się to prezentuje. Dziękuję Wam. Blanket pokazany, długie Halloween pokazane. Chyba więcej nic nie mam Wam na razie do takich porównań z prezentacji. I no co, przyszłaby w końcu pora zacząć e, prezentować materiały, te wszystkie. E, z komiksów komiksowych polecajek, jak ja trochę to sobie wszystko rozplanowałem jakoś porozgraniczałem będą krótsze, dłuższe, lepsze, gorsze. Decyzję pozostawiam wam. Także zaczynajmy i oczywiście jeszcze tak na koniec, skomentujcie ten materiał. Polubcie, udostępnijcie, będzie mi bardzo, bardzo miło, a na pewno mam nadzieję, zresztą zobaczymy się w Batman. M długie przepraszam, mroczne zwycięstwo. Także trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!